Jest już sobota, czyli moje przyjęcie urodzinowe. Ja jestem mega, mega, mega pełna energii. Chociaż wstałam o 7, dużo mam dzisiaj rzeczy rano do robienia, zanim przyjadą goście. Zrobiłam sobie listę, żeby o wszystkim pamiętać i muszę zrobić babeczki. Mam te małe babeczki doktora Edkera, one się bardzo prosto robią, bardzo szybko pieką i myślę, że to jest najprostszy sposób właśnie na babeczki, jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu. Muszę zrobić kartki urodzinowe. Moim zdaniem, jeżeli przyjeżdża do nas rodzina, to ja zawsze tak robię, że projektuję takie karteczki dla rodziny z podziękowaniami i moim zdaniem to jest mega, mega miłe, że właśnie doceniam to, że przyjechali na moje urodziny. Muszę posprzątać pokój, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś wejdzie, a jak będzie brudno, no to będzie troszeczkę wpadka. Muszę nakryć do stołu, ale nie tak, że na przykład jak na Wigilię albo na Wielkanoc, tylko po prostu, wiecie, porozkładam jakieś słodycze, pokroję ciasto, postawię soki na stole i muszę miło przyjąć gości. To jest moim zdaniem podstawa, jeżeli przyjeżdżają goście do mnie, to ja zawsze staram się miło ich przyjąć, rozśmieszyć jakimś żartem, żeby już na samym początku mieli dobry humor. Tak, teraz Wam pokażę, jak wygląda projekt moich tych karteczek. Tak wygląda i jestem sobie na 12 urodziny Oliwii. Tu się otwiera tak tą kartkę i w środku będą te podziękowania, więc mam nadzieję, że w tym roku się spodoba. W tamtym roku miałam w tamtą stronę kartkę i było napisane 11 lat. A teraz jest taka karteczka. No i myślę, że jest bardzo ładna. Ja idę sprzątać pokój, a jak posprzątam, to się do Was odezwę. Idziemy, potem zejdziemy na dół i upieczemy babeczki. Skończyłam sprzątać pokój i jestem w kuchni, witajcie w mojej kuchni. Tak jak powiedziałam, będziemy dzisiaj robili babeczki doktora Edkera. Z tyłu są odgłosy takiego smażenia, ponieważ moja mama... Co ty robisz, mamusia? Smażę cebulkę do kotleciku. Bo moja mama będzie robiła dzisiaj kotlety i potrzebuje cebulki smażonej. Także tam się smaży cebulka, a my już przygotowujemy nasze ciasto i ogólnie nasze babeczki. Także zawartość całego pudełka to jest mieszanka ciast oraz kropelki czekoladowe, a sami musimy mieć 125 ml oleju, czyli około pół szklanki, 50 ml wody, czyli około 5 łyżek i jedno jajko. I tak naprawdę tyle. No i oczywiście łyżkę i miskę. Na początku powinniśmy przygotować już sobie foremki na blaszce położyć. Nie masz blaszkę? Dobra, foremki już gotowe, to sobie wstawię na razie na dół. I teraz przechodzimy do robienia ciasta. Na początku otwieramy nasz miks. No, wiecie, to też nie wiem, jak to powiedzieć. O! Pachnie, w sumie nie pachnie. I wsypujemy do naszej... A wiecie, kurzy? No nie sobie wysoka. Nie, nie sobie wysoka. Potem... dodajemy jajko. Jajko. Olej. Ups. Zaraz coś stuczę. I wodę. I energicznie mieszamy. O, ładnie pachnie teraz już. Tak waniliowo. Zobaczcie, nasze ciasto już nabiera takiej kremowej konsystencji. I widzę, że bemol wszedł do domu. Dobrze, więc powinna Wam wyjść mniej więcej taka konsystencja, na podobiznę jakiegoś kremu. Taka bardzo kremowa. Myślę, że to już jest docelowe. No, myślę, że taka konsystencja właśnie jest pożądana. I także... O Jezu, jak pięknie pachnie wanilią! O, ja kocham ten zapach. Coś czuję, że te babeczki będą cudowne. I co jest kolejne? Odsyp jedne, dwie płaskie łyżeczki, łyżki kropelek, czekolady. Dobrze, więc ja wezmę sobie miseczkę.
otworzę nasze kropelki. Nie wiem, jak wyglądają, ale jestem mega ciekawa, uwaga. Kwiacie! Ale superowskie, takie malusie! Okej, okay, i teraz bierzemy łyżka. Łyżki, dwie płaskie. I odsypujemy. Ja wezmę jedną i tak mniej więcej pół. Dobra, i co dalej? Pozostałe kropelki dodaj do ciasta. Okiś, bierzemy znowu nasze ciasto i wsypujemy nasze kropelki. Ale super to wygląda. Mamy delikatnie wymieszać, żeby chyba te kropelki nam się nie zepsuły. Dobra, wymieszałam. Pięknie to wygląda, cudownie. A pachnie jeszcze lepiej. I teraz przygotowane ciasto równomiernie rozłóż w foremkach po około jednej pełnej łyżeczce. Następnie babeczki posyp odsypanymi wcześniej kropelkami czekolady. Chodź Kasper. Kasper przyszedł, bo chyba poczuł ten piękny zapach ciasta. Nie żartuję, nie jest jeszcze taki silny. Chcesz powąchać? Rodzimy babeczki, możesz się przywitać. Zobacz, przywitaj się. Cześć. Co ci się stało? Ładnie pachną? To są, ej, no kropelki czekolady, nie dotykaj paluchami, bo potem będą jedni to goście. I teraz około jednej łyżeczki do każdej foremki. Babeczki już wszystkie są wypełnione i teraz wkładamy je do pieca na około 15-17 minut. O Boże, o mamo, bym nie zapomniała. Przecież musimy jeszcze posypać nasze babeczki. Okej, babeczki już posypane i teraz już naprawdę wkładam je do piekarnika. Dobra, więc przed chwilą widzieliście, jak nasze babeczki się piekły i powiem wam, że są naprawdę przecudowne. Zapach mają po prostu boski, a smak jeszcze lepszy. Tam spróbowaliśmy już jedną, są naprawdę pyszne o smaku waniliowym i te kropelki czekolady nadają takiego pysznego posmaku, naprawdę są cudowne. Jak widzicie, jedne wyrosły bardzo, drugie wyrosły trochę mniej, ale to tylko i wyłącznie moja wina, bo ja włożyłam trochę mniej ciasta, a powiem wam, że są naprawdę przepyszne. Jeżeli chcecie mieć babeczki szybko, prosto i tanio, to polecam ten zestaw, bo jest naprawdę mega
fajny i prosty i naprawdę sprawi, że nasze przyjęcie będzie ekstra w super stylu. I teraz mogę już oficjalnie wykreślić dwie rzeczy z naszej listy, czyli posprzątanie pokoju i zrobienie babeczek. Zostało mi tylko dobre przyjęcie gości, zrobienie kartek i nakrycie do stołu. I to tyle i moje przyjęcie będzie naprawdę najlepsze na świecie. Niedługo przyjadą moi goście, więc chciałam się jakoś fajnie ubrać. Po długich namysłach wybrałam tą czarną sukienkę od reportera z napisem Love Forever. Moim zdaniem jest ona odświętna, natomiast na przykład urodziny też się fajnie sprawdzi. Już jestem gotowa i przebrana i za chwilę przyjeżdżają goście, a ja jeszcze nie skończyłam kartek. Dopiero jedną zaraz skończę, zobaczcie. Tak się prezentuję. W środku tak wygląda i wam przeczytam. 9 listopada 2017 rok to dzień moich 12 urodzin. Z tego powodu chciałam bardzo serdecznie podziękować za przybycie na moje przyjęcie urodzinowe. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Oliwia. Taka kartka, ja muszę sobie jeszcze zrobić 4 chyba? Okej, teraz czeka mnie nakrywanie do stołu. Szczerze mówiąc, już mi się nie chce tego robić. No ale cóż, jak chce się mieć przyjęcie, no to trzeba ponosić takie odpowiedzialności, także... Już przyjechali pierwsi goście, moje ciocie i moi dziadkowie i dostałam już dwa prezenty. Na początku zacznę od prezentów od babci, więc dostałam taką kopertkę i była taka słodka kartka urodzinowa z takim pajączkiem z zamszu, a w środku były życzenia i pieniądze 100 zł. Powiem wam, że wszystkie pieniądze sobie dostaję, przeznaczam na kupno mojej kamery, bo chciałam kupić sobie kamerę jakąś do vlogowania. I dostałam również takie cukierki Dajma. I od cioć dostałam... I od cioć dostałam również pieniążki, również 100 zł, więc już mam 200 zł na kamerę. I dostałam kosmetyki, bardzo się cieszę. Ale niestety taki nam się trafił przypadek, że ciocie kupiły mi róż, a ja mam taki sam róż w domu. No po prostu nie wiedziały, ale ja, to jest mój jedyny róż i powiem wam, że ja go naprawdę bardzo lubię, więc mam zapasowy. Ale jestem trochę smutna, no, że tak się stało. Natomiast bardzo lubię ten róż, ma mocny pigment. Kolejnym kosmetykiem jest to taka nie szminka, to jest tylko błyszczyk i on jest od Vibo, a tamten był od Miss Sporty. I to jest od Vibo Juicy Color Lipstick. Pomadka i balsam do ust, dwa w jednym z masłem Shea, nie wiem jak to się czyta, ale otworzę przy was, bo jeszcze tego nie otwierałam. Dobra, o. I teraz to otwieramy. Dobra, i jest taka ładna ze złotym, nie wiem jak to wygląda, jaki ma aplikator. A dobra, bo ja myślałam, że to się tak odkręca, to nie jest płynne. Tylko to jest pomadka, ja myślałam, że to się tak odkręca. Zobaczcie, to jest wykręcane. Jaki piękny kolor. Jaki ładny. Nie wiem, czy to widać, ale przepiękny jest taki łososiowy. Jaki śliczny, uwielbiam, o Boże. Dostałam również z firmy Belle taką paletkę i to są róże najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. To są róże rozświetlające od Belle i takie malutkie, przenośne, bardzo fajne. Zobaczymy. Mocno pigmentuje. Fajne, bardzo fajne. I ostatnim kosmetykiem jest to taki przecudowny lakier do paznokci.
kolor tego lakieru to jest taki mega, mega jasny róż. Ja już próbowałam go na paznokciu, ale go zmyłam. To jest taki mega, mega, mega delikatny, ale taki śliczny kolor. I to jest również od marki Belle. Ma taki fajny aplikator, takiego... Jakby nie wiem, czy to widzicie. To jest taki pędzelek, on jest taki płaski i właśnie takimi pędzelkami się najprościej aplikuje zawartość, ponieważ one tak jakby nachodzą na prawie na całą płytkę paznokcia i naprawdę fajnie to się robi, także dziękuję. Przyjechali następni dziadkowie i dali mi kolejny prezent. Nie wiem, co dostałam, więc odpakowuję razem z wami. O, Raffaello, dziękuję bardzo. Jezu, jaka piękna świnia! To jest świnka skarbonka i tam są pieniądze już. Jejciu! I dostałam żelki, ale ta świnia jest najlepsza, jaka śliczna, zobaczcie. O, cudowna. Taka śliczna, no cudowna, zobaczcie. Dziękuję bardzo. Właśnie przyjechali wujek z ciocią i dostałam bardziej takie akcesoria do telefonu. Także pierwszym prezentem jest to taki selfie stick. Ja chciałam mieć selfie stick, ale nigdy nie było okazji i właśnie na urodziny dostałam taki biały z elementami czarnego. No i jest naprawdę bardzo fajny. Druga rzecz to jest rzecz, którą bardzo, bardzo chciałam od jakiegoś już czasu. Otóż jest to głośnik bezprzewodowy. Ja bardzo, bardzo długo zastanawiałam się, jaki głośnik kupić, a wujek i ciocia rozwiali wszystkie moje wątpliwości i kupili mi taki ładny, malutki głośniczek. Jest on koloru niebieskiego oraz czarnego. Ma takie fajne wzorki geometryczne na sobie. No i jest naprawdę bardzo malutki. Połowa mojej dłoni. Ma duże basy i ogólnie bardzo głośno odtwarza muzykę, mogę tak powiedzieć. No i trzecim prezentem jest to powerbank. Ja powerbank też chciałam, bo zawsze miałam ten problem, że mój iPhone się szybko rozładowuje i na przykład jak byłam w podróży, w autokarze, w pociągu czy gdzieś tam jeszcze, to nigdy nie miałam możliwości ładowania, chyba że był kontakt, ale to rzadko, bardziej w pociągach częściej. I potrzebowałam powerbanka, no i tak się trafiło, że wujek i ciocia mi kupili. Jest taki szary i jestem naprawdę zdziwiona, z jakiego on jest wykonany materiału. Ja nawet nie wiem co to jest, bo to jest taki dziwny w dotyku. On jest taki, nie wiem jak to nawet określić. Jest bardzo fajny, podobny trochę do kamienia i na pewno mi się przyda nie raz. Także bardzo, bardzo dziękuję za te fajne prezenty. Dostałam jeszcze od wujka 200 zł i w sumie tych pieniędzy mam teraz 800. Także pomyślałam, że jutro pojadę do sklepu i kupię tego Lumixa, skoro już mam te pieniądze. To po co czekać? Nagram recenzję jako oddzielny odcinek, więc zapraszam do oglądania. Proszę, kochani. Pomyśl sobie marzenie. A więc ja wuj, nie? Dla wuja tam. Zmuchnij świeczki. I zmuchnij świeczki. Brawo! Jeszcze ja! Ty nie masz się urodzin. Muszę jeszcze ja. Już. Daleko. No, nie, no zostaw dziadek go. No, dawaj. No dobrze. Brawo! Teraz tego. Paweł to tutaj był. Od blaku jadzie. Pytaną się siurnie i tego. Co to za torcik jest, Marysiu? Szery. O, dobry, dobry. Pięknie to robi. Ona umie koić, bo ona koi, potem koi tak i tak, no nie? Co się stało? Nic się nie stało, mama posprząta, spokojnie. Mamo, bo potem to daj, mogę ci pomóc? Nie możesz. Ja takie malutkie urodzę. Mogę to? Jeść. Od razu mówię, że ja tego zrobię. Jem to! To był daily vlog z moich urodzin. Mam nadzieję, że wam się spodobał.
Nie nagrałam niestety zbyt dużo z tego głównego przyjęcia, ponieważ nie wszyscy z rodziny zgodzili się na pokazanie wizerunku na YouTubie, więc przepraszam Was bardzo, ale myślę, że vlog był całkiem ciekawy, no i oczywiście jeżeli Wam się spodobał, to łapki w górę, jeżeli nie, to łapki w dół, subskrybujcie, róbcie co chcecie. O Batko, ja się pomyliłam w moim powiedzeniu. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie, ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa! Try to box me in and chain me down. I can do as I please, so shut your mouth. Show my innocence gone and say what I want. Can't say me cause I'm already gone. Walk around like it's such a hate. That's some shit cause I know the chain. What you gonna do? What you gonna do? When karma comes and fucks you. Life's a bitch and I plan to make the most of it.